To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończył właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata Pań w Lahti. Wygrywa Krishna przed Zajfridsberger, dalej Pinkelnik i to Rautiona Ho, Takanashi, Bierset, Opset, Panie i Nika Preutz. Ogólnie rzecz biorąc konkurs fajny, kilka rekordów skoczni padło i tak rekord został poprawiony w kwalifikacjach. Miała wygrać Kwandal albo być chociaż wysoko, odpadła w pierwszej serii. I ostatecznie, tak jak mówię, konkurs był fajny, warunki może nie jakoś tak mega super równe, ale jednak było w miarę stabilnie z przodu, niektóre zawodniczki to wykorzystały, niektóre nie, no ale na koniec jest taki rekord już w końcu, można powiedzieć, godny, bo 123,5 metra od Iny Sztrem, no to naprawdę nie był jakiś bardzo wyśrubowany rekord, a dzisiaj jest Nika Krishnar na pierwszym miejscu, po pierwszej, po drugiej serii. Szóste zwycięstwo, 28 miejsce na podium w karierze, no i po pierwszej serii 127 metrów, wtedy rekord skoczni. Poprawiony potem przez Pinkelnika, a na końcu sama poprawiła jeszcze ten rekord 131,5 z koślawym trochę lądowaniem, ale jak na to się dzieje z paniami przy lądowaniu za rozmiarem skoczni, to i tak całkiem fajne lądowanie. No i ogólnie te dwa skoki wyglądały super, a na treningach Krishnar jakoś specjalnie szarała, zdecydowanie bardziej szarała chociażby Kwandal, no ale występ bardzo, bardzo fajny. Drugie miejsce Zajfridsberger, druga po serii pierwszej, 19 miejsce na podium, znów bardzo fajny występ. Nie spodziewałem się, że Zajfridsberger wejdzie aż na taki poziom, bo wydawało się, że Prime jest już za nią, że to będzie co najwyżej czołowa dziesiątka parę razy na podium, ale nie z taką regularnością, bo w zasadzie ona niewiele ustępuje w tym momencie Pinkelnik, która jest na trzecim miejscu, siódma po serii pierwszej. Trochę nią porzucało w pierwszej fazie lotu, w pierwszej serii, ale i tak lepiej sobie poradziła niż chociażby Nika Preutz. 40 miejsce na podium i w Pucharze Świata sytuacja wygląda następująco. Nika Preutz ma punktów X, Pinkelnik ma 173 mniej i Yuki to 229 mniej. No i jestem ciekaw waszej opinii, kto zdobędzie Puchar Świata. Jeszcze 7 punktowanych występów, 2 razy Holmen Kollen, 2 razy Trondheim, 2 razy Vikersund i jeszcze na koniec obiekt normalny w Plenicy. No ciekawy, czy Słoweńcy doczekają się wręczenia kryształowej kuli Nice Preutz, bo to nie jest jednak zbyt oczywiste. Jednak jeszcze tych konkursów trochę jest. Miejsce czwarte Yuki, to trzecia po serii pierwszej. Występ bardzo przyzwoity, kolejny, znów te noty bardzo w porządku i jest naprawdę powtarzalny na przestrzeni praktycznie całego sezonu. Piąte miejsce Rautiona Ho, dziesiąta po serii pierwszej, bardzo, bardzo fajny drugi skok. No zabrakło jednak mimo wszystko dość sporo do podium, ale występ bardzo fajny. Szkoda, że jest tylko jeden konkurs i to piątkowy z samego rana. No bo wydaje mi się, że to trochę rzutowało na frekwencję. Szkoda, że nie było Sophie Matilly, bo wydaje się, że chyba jest kontuzjowana. Nigdzie nie znalazłem oficjalnej informacji, ale od jakiegoś czasu ona w ogóle nie startuje, nie było jej na Mistrzostwach Świata Juniorów, a na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży naprawdę fajnie się zaprezentowała, więc sportowo jak najbardziej się łapała do Pucharu Świata. No ale jednak jej nie ma. Też mnie dziwi, że nie ma wielu młodszych Norweżek, że nie ma Jenny Forsberg ze Szwecji, która jeśli miała gdzieś debiutować, no to raczej tutaj, ewentualnie na rower może będzie debiutować, bo będzie miała jeszcze bliżej tak naprawdę. No to jednak jestem trochę rozczarowany tą frekwencją, ale też nie dziwi się, no jeden konkurs tak naprawdę Pucharu Świata, a później będzie bardzo wymagający rower. Szóste miejsce, Takanashi, piąta po serii pierwszej, no fajne skoki, długie skoki, no ale no brakuje trochę not, nie aż tak strasznie mocno, ale jednak tych not brakuje. Siódme miejsce, Tamnio, Bierset, 15 po serii pierwszej, no ten pierwszy skok, no za bardzo się pcha do nart, za bardzo się pcha i naprawdę traci na tym, ale drugiej serii, kiedy skok bardzo fajnie, to wydaje mi się, że za bardzo jeszcze do tych nart się pcha w drugiej fazie lotu i troszeczkę jeszcze mogłaby wycisnąć więcej po prostu z tego skoku metrowo. Ósme miejsce, Opset, czwarta po serii pierwszej, pierwszy skok bardzo fajny, chociaż troszeczkę spóźniony, jak na Opset, no to nie spóźniony jakoś strasznie, ale jednak spóźniony, a w drugiej serii wydaje mi się, że odrobinkę mniej nawet spóźniła, ale ta lewa narta odwiedziona poszła trochę wyżej, zastawiło trochę Opset, a że ona nie leci zbyt wysoko nad zeskokiem, no to już były dość poważne problemy, no nie był to jakoś bardzo zły skok, jak na Opset, ale no troszeczkę straciła, jeżeli chodzi o pozycję, co innego, panie, 17 po serii pierwszej, 9 po serii drugiej, no pierwszy skok porzucało nią trochę, nawet dość mocno nią porzucał w zasadzie na przestrzeni całego lotu, no i skok był średni. W drugiej serii też próg trochę przejechany, no ale to już był skok dużo, dużo lepszy. No w pierwszej serii zwłaszcza lewa narta troszeczkę uciekła, jeżeli chodzi o panie za progiem, a w drugiej serii naprawdę fajny lot, jedna z wyższych not, no jedna z nie najwyższych, ale jednak jedna z wyższych not, jeżeli chodzi o drugą serię. I skok raczej wpisujący się to, co działo się dzień wcześniej, jeżeli chodzi o treningi, o kwalifikacje, bo próbną odpuściła, no ale wydaje mi się, że panie troszeczkę łapie drugi oddech w tym momencie, a że będą jeszcze duże skocznie obiekty do lotów narciarskich, to wydaje mi się, że ona będzie mogła troszeczkę nadgonić to, co straciła w ostatnim czasie w Pucharze Świata. I dziesiąte miejsce Nika Preutz, dziewiąta po serii pierwszej. W pierwszej serii wydaje mi się, że kompletnie nie niosło, że po prostu trafiła warunki słabe, co też odzwierciedla uśredniony odczyt.
ale jednak jest to występ trochę poniżej oczekiwań, chociaż w kwalifikacjach to był totalny dramat. Gdyby nie to, że Konderla naprawdę zawaliła skok, to ona mogła być tą jedną zawodniczką, która odpadała. Więc naprawdę ten skok jej nie wyszedł tak totalnie. Gdyby to była obsada z Hinzenbach, to w ogóle nie byłoby tematu. A tak, no to jest trochę więcej punktów, ale kryształowa kula po prostu stoi pod dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o Nike Preutz. Dalej, Austria, 17, Kramer 14 po serii pierwszej. Też wydaje się, że zwłaszcza w drugiej serii nie niosło jej aż tak bardzo, jak pokazał to osiedniony odczyt. 22, Edel 24 po serii pierwszej. No widać, że to nie jest skocznia normalna i że troszeczkę bardziej brakuje tej prędkości przelotowej na końcu. Zresztą ogólnie faza lotu dzisiaj u niej zbyt dobrze nie wyglądała. 24, Kreuze 19 po serii pierwszej, poza innym konkursem Willingen. No to w zasadzie cały sezon taki, że no średnio skacze, trochę popunktuje, może odrobinkę więcej zapunktuje, może druga, może trzecia dziesiątka, może nawet nie awansuje do drugiej serii. Po prostu Kreuzer podczas tego sezonu naprawdę jej nie idzie. I 36, Wiggele, no też półkę niżej niż w poprzednim sezonie, no bardziej zawodniczka pod interkontynentalne się zrobiła niż pod Puchar Świata. Słowenia, 13, Klinet, 10 po serii pierwszej, zwłaszcza w pierwszej serii miała dość sporo problemów w pierwszej fazie lotu, no ale w drugiej było trochę lepiej, ale też nie rewelacyjnie. 19, Bodla, 22 po serii pierwszej, fajne skoki, no i najlepszy występ w karierze. 28, Katra Komar, 25 po serii pierwszej, w pierwszej serii zestawienie bardzo wyraźne, a w drugiej no to już naprawdę, o ile za samym progu było mocno w górę skierowane odbicie, to już na samym końcu to naprawdę niemalże na baczność leciała i to tak wręcz karykaturalnie to wyglądało, więc no naprawdę ten skok był nieudany i to nie na samym progu, tylko jednak troszeczkę dalej i im większa skocznia, tym Komar tym bardziej cierpi, jeżeli chodzi o odległość i to nie jest nic nowego, w zasadzie to jest powtórka z rozrywki z ostatnich sezonów. 39, Koszniek, no Koszniek nie pomaga sobie, jeżeli chodzi o walkę o Puchar Świata, no bo Ercar odpoczywa, a raczej startowała w Pucharze Argeta i w swojej kategorii wiekowej oczywiście poustawiała resztę stawki w taki bardzo zdecydowany sposób i wydaje się, że do Pucharu Świata wróci, no bo sportowo jak najbardziej się broni, to nie ma co do tego większych wątpliwości. Japonia, 15, Maruyama, 16 po strefie pierwszej. Fajne skoki, chociaż lądowanie jak tu Maruyamy tak jest średniawe, 21 Iwasa, 20 po serii pierwszej, dwa fajne skoki, no ale chyba na więcej nie było ją po prostu stać. 23 miejsce Seto, 18 po serii pierwszej, wydaje mi się, że w drugiej serii jej tak totalnie nie niosło, mimo że nie było tego widać w usilnionym odczycie, to jej po prostu nie niosło. Gdybym miał ocenić, to byłoby takie 0,2 pod narty, a usilniony pokazywał co innego. 27 Ichinoe, 27 po serii pierwszej, dwa fajne skoki, jeszcze juniorka, fajnie, że zapunktowała. 11. Katarina Schmidt, 6. po serii pierwszej, też wydaje mi się, że w drugiej serii jej aż tak nie niosło, jak pokazał to ośredniony odczyt. 12. Freitag, 13. po serii pierwszej, wydaje mi się, że w drugiej serii trochę za bardzo jej odbicie uciekło w górę, nie w takiej skali absolutnie jak na przykład później mówię to przy Lotti i Komar chociażby, ale jednak trochę za bardzo w górę poszło to odbicie. 16. Gerlich, 12. po serii pierwszej, występ bardzo w porządku, lądowanie zwłaszcza w pierwszej serii kradzion telemark, ale uszło to uwadze sędziów przynajmniej do pewnego stopnia. 25 Zeifert, 26 po serii pierwszej, występ przyzwoity. 30 miejsce Pielin Kyble, 29 po serii pierwszej, fajnie, że zapunktowała, a w drugiej serii jak to Kyble mocno lewa narta niżej, no i kosiła w lewo jak Martin Koch za najlepszych czasów. 34 Ruprecht, jej lewa narta bardzo padła w pierwszej serii, no i na tyle opadła, był to na tyle nierówno, jeżeli chodzi o odbicie wykonany skok, że nie wystarczyło to na serię drugą. No i reszta świata, 14 Lotti, 8 po serii pierwszej, no w pierwszej serii skok spóźniony, zastawienie, odbicie za bardzo poszło w górę, a w drugiej serii to już poszło bardzo mocno w górę, prawie jak Katra Komar, tylko że to już na samym progu to odbicie bardzo mocno uciekło w górę i to, że w ogóle utrzymało się na tyle wysoko, czyli na 14 miejscu, to i tak jest duże osiągnięcie przy tym, jak ten skok technicznie wyglądał. 18, Zjew, 23 po serii pierwszej. W pierwszej serii trochę nią porzucało za progiem, nawet dość wyraźnie ją porzucało za progiem, a w drugiej serii no było trochę lepiej, no i występ ogólnie fajny. 20 miejsce Kekena, 26 po serii pierwszej. W drugiej serii fajny skok, ale tak na granicy, jeżeli chodzi o to, jak była poprowadzona parabola lotu, bo jeżeli została poprowadzona jeszcze bardziej płasko, to wydaje mi się, że straciła tak, to wydaje mi się, że po granicy właśnie tej jeszcze w miarę dobrej paraboli po prostu jeszcze poszła Kekkonen i drugi skok jak najbardziej przyzwoity, zwłaszcza jeszcze przy przednim wietrze. 26 miejsce Maurer, 30 po serii pierwszej, występ przyzwoity, kolejny raz są punkty. 29 Twardosz, 28 po serii pierwszej, bez wyraźnie słabszej obsady, bo wydaje mi się, że jednak ta stawka jest troszeczkę słabsza niż Hinzenbach, nie tylko mniej liczna, ale też nieco słabsza, chociażby Czeszek w ogóle nie ma. To
Jest to bardzo fajny występ, naprawdę bardzo fajny występ, ten pierwszy skok był super, drugi już trochę słabszy, no ale są punkty, co jest rzadkością w tym sezonie, no i naprawdę to jest fajny występ. 31 miejsce Lara Malcine, 32 Eileen Maria Kwandal, skok przywcześniony i tam było sporo chaosu za progiem, naprawdę sporo. No i wydawało mi się, że ona chociaż w dziesiątce będzie, nawet jeżeli jej Mayer za bardzo puści belkę i nie będzie miała doliczonych punktów, to myślałem, że ona w dziesiątce będzie. A tutaj no, to nawet nie ma drugiej serii. Naprawdę bardzo słaby był to skok, bo ona wyraźnie przywcześniła skok, zdecydowanie za wcześnie się odbiła. 33 miejsce Belshaw, ona skok przerzuciła. 35 miejsce Jessica Melsnia, 37 miejsce Paige Jones, ona przywcześniła, ale nie aż tak mocno jak Kwandal. 38 Sherve, o ile panie wraca do w miarę dobrej dyspozycji jak na ten sezon, czyli ogólnie bardzo dobrej, no to Sherve mam wrażenie, że ona z powrotem wraca do takiego średniego skakania i problemu, jeżeli chodzi o przechodzenie kwalifikacji, kiedy one są trochę mocniej obsadzone. 40 miejsce Bełtowska, no fajnie, że przebnęła kwalifikację, no ale w konkursie głównym, no to dużo brakowało jej do koleżanek i rywalek. 41 miejsce Konderla, tak jak mówiłem, jedyna, która odpadała i akurat była to Nicole Konderla, jeśli chodzi o kwalifikacje. No i przy okazji, skoro mam ten materiał, to jeszcze pokrótce omówię karierę, która właśnie dobiegła końca, czyli Markus Rupić. Można powiedzieć, że zawodnik taki naprawdę tła, jeżeli chodzi o austriackie skoki narciarskie i też ofiara trochę tego, że to zaplecze jest strasznie mocne i nawet fiskap jest dość poważny problem, żeby czasami się załapać. No i ogólnie, jeżeli chodzi o statystyki, no to raczej fiskap, trochę puchar kontynentalny. Kilka razy w Pucharze Świata, w zasadzie 3 razy tylko w konkursie głównym, ale zaczynając od tej, można powiedzieć, najistotniejszej rzeczy, czyli Fiska. Sezon 2017-18, najlepszy, 3 miejsce w klasyfikacji generalnej, 2 zwycięstwa, 4 miejsca na podium, ogólnie w karierze 4 razy wygrał konkurs Fiskapu i 16 razy był na podium. Ostatni sezon 23-24, no to 2 razy 3 miejsce w Falun i jeszcze 2 miejsce, jeżeli chodzi o Szczyrk. Ogólnie, jeżeli chodzi o klasyfikację Fiskapu, to jeszcze 3 razy był w top 10. Jeżeli chodzi o Puchar Kontynentalny i letni Puchar Kontynentalny, to tam nawet ani razu nie było podium. Najwyższe miejsce w Pucharze Kontynentalnym, 46. Jeżeli chodzi o generalkę, to był sezon 21-22, 6 występów, 3 razy top 10, ale tak jak mówię, ani razy nie było to podium. LGP 3 razy top 30, najwyższe pozycje w Rasznowie, 13, 15, no ale jednak to nie jest ten poziom i też Rasznów to zazwyczaj jest ta bardzo okrojona stawka. To było lato 2023, jeśli chodzi o Puchar Świata, to debiut jeszcze w 2017 roku jako junior, ale przepadł w kwalifikacjach i występy w Puchar Świata to 24-42 w Ligę 2022 i w Ligę 24 miejsce w roku 2023 i to tyle, jeżeli chodzi o Rupicza w Pucharze Świata w konkursach głównych, bo jeszcze parę razy wystąpił w kwalifikacjach. No i pewnie największe osiągnięcie, czyli Mistrzostwa Świata Junior. 10 miejsce indywidualnie w 2017 roku i 3 miejsce wraz z drużyną. No i w zasadzie tyle. To jest właśnie taki typowy zawodnik, jeżeli chodzi o zaplecze, który nawet nie jest Aigderem, Leiterem, który od czasu do czasu wystrzeli nawet dość poważnie w Pucharze Świata, jeszcze ołówką Pucharu Kontynentalnego, tylko zawodnik, który jest tak zawieszony właśnie pomiędzy Fiskapem a Pucharem Kontynentalnym, czy raczej był zawieszony pomiędzy Fiskapem a Pucharem Kontynentalnym. To tyle. Do usłyszenia.